Witam na kanale Kaktusy Mrozoodporne. W tunelu panuje tak wysoka temperatura, żeby nagrać kilka tych ujęć, przeniosłem się z roślinami na zewnątrz. A przed wami co prawda nie mrozoodporne, ale równie przeze mnie lubiane przedstawicielki rodzaju Escobaria, tej części meksykańskiej. Pierwsze tutaj są po prawej, Escobaria Zilziana. O numerze, jak pamiętam, dobrze, zaraz zobaczę, KS212, jakby ktoś chciał sprawdzać. Fajna, ona się będzie zagęszczała, bo taka była, ale no, powiedzmy, roślina główna uległa zniszczeniu przy zimowaniu. Jakieś infekcje, nie wiem. Dlatego boczne odrosty ukorzeniły, mają się dobrze. Dwie mamy takie fajne. Jedna już przekwitła, druga kwitnie. Cały czas praktycznie. Tutaj są przedstawiciele. Trudno to powiedzieć, jak to jest klasyfikowane obecnie. Strombiformis. Albo też będzie jako tuberkuloza. Strombiformis albo tuberkuloza. Fajne różowe kwiaty. Już ładnie daje od dołu odrosty. Taki dość przedstawiciel pionowo rosnącej tej Escobarii. One dobrze zimują, więc nawet w jakichś gorszych warunkach blokowych, że tak powiem, bez szczególnego schładzania dają sobie radę. Tu jest drugi numerek. Oczywiście wszystkie są ze stanowiskami. Fajnie, dają odrosty już. I dlatego mówiłem, że no nie wiem, jak to jest klasyfikowane, czy tuberkuloza, czy strombiformis. Raz tak, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie sprawdzałem. Też fajnie kwitnie. To trochę jaśniejsze kwiaty. Tak naprawdę te trzy to samo. Ale za to. Escobaria desiccanta o numerze SB907. To już jest Texas. Jakby się uprzeć, to i tak każda z nich jest lekko mrozoodporna. Ja je trzymam normalnie w tunelu. Praktycznie w zeszłym roku, mimo tej ciężkiej zimy, w tym roku tej ciężkiej zimy, trzymałem je do grudnia. Ok. Zobaczmy, co dalej. A przed wami przedstawicielki też rodzaju Escobaria. Czasem klasyfikowane jako Neobeseja. Nie wiem, na ile to aktualne jest, ale tam mają kilka jakby odmian. Nie będę się tu wgłębiał w systematykę. To, co chciałem pokazać, to kwiaty. Co prawda już się większość z nich pozamykało. Szczyt kwitnienia o tej porze dnia już był. Już pokazywałem w poprzednim filmie tą Escobarię. Jest to Escobaria Wismani, południowa forma Escobarii Mizurensis. Tutaj natomiast zakwitła bardzo fajna, ale dość rzadka, Sinilis z Teksasu. No, dość ciemne, fajne takie kwiaty ma. W pełni kwitnienia ten kwiat taki jest rozłożysty. Szkoda, że nie udało mi się go uchwycić. Te dwie nie są mrozoodporne. Raczej nie próbowałbym ich zimować. Natomiast tutaj dalej są dwie formy Escobarii Mizurensis K.S. Pitoza z Oklahomy. K.S. Pitoza pewnie będzie dawała dużo odrostów, zobaczymy. Na razie to są dość młode rośliny, które w uprawie mam tam z 2-3 lata. I tu też jest moja siweczka, z tego co pamiętam. Tak samo jako ostatnia tu jest
Escobaria Mizorensis o numerze SW205. Chyba najbardziej powszechny numer polowy. Ta rzekomo pochodzi z nasion z Mezzagarden, przynajmniej taki numer miała, tak pod takim kupiłem. T3 z Oklahoma City i SB205 są w pełni mrozoodporne w warunkach Polski. Więc można próbować. Przy zakryciu ich na zimę spokojnie sobie radzą, zarówno w gruncie, jak i w doniczkach. Zobaczymy teraz, co dalej. A przed Wami również przedstawicielki rodzaju Escobaria. Dwie w pełni mrozoodporne i dwie nie w pełni. Zaczniemy od w pełni, czyli Escobaria. Sneedy odmiana, chyba Lazy, że dobrze pamiętam. O numerze SB397. Naprawdę bardzo fajna, twarda Escobaria. Ona się fajnie rozrasta później w takie duże kępy. Bardzo mała. No na skalniaku też kwitnie. Jako następna jest również z nią spokrewniona Escobaria Orgadensis o numerze SB823. Ta jest dużo większa. No szkoda, że jej w doniczce z doniczki nie mogę posadzić na razie na skalniak, ale chciałbym pierw spróbować albo uzyskać trochę odrostów, albo nasiona i wysiać. Naprawdę pokazowe kwiaty. A tutaj wybijają się dwie Escobarie Chaffey. O numerze GM1624. To już jest Meksyk. Ta nie jest mrozoodporna, ale myślę, że tam ujemne temperatury do minus 10 by wytrzymała, ale no nie będę ją katował, bez sensu. No takie kwiaty nie zbyt powiedzmy szałowe, ale odróżniające się na tle cierni. I dość ciekawa rzecz, która wymaga sprawdzenia. Escobaria Villardi, że dobrze pamiętam. Muszę zobaczyć na etykietę. Ta natomiast jest z Villardi. No, nie ma żadnego stanowiska, ale ogólnie rośnie głównie w Nowym Meksyku. Więc ciekawe, czy wytrzymuje jakieś mrozy. Mam trzy odrosty, dwa w doniczce, a jeden posadziłem na skalniaku. Więc jestem ciekaw, co z tego będzie. No nie wiem, zobaczymy. Kto nie ryzykuje, ten się nie bawi. Okej, zobaczmy, co dalej. Przed Wami przedstawiciele rodzaju Echinocereus. To jest Echinocereus chlorantus ze stanowiska Dona Ana. Nowy Meksyk. Ogólnie chlorantusy, viridiflorusy to są te, które mają trochę takie zredukowane, można powiedzieć, uciernienie. Chlorantusy są bardziej kujące, w cudzysłowie. No tam trochę jeszcze się kwiatami mogą różnić, wiadomo. Najbardziej chyba wytrzymały kaktusy mrozoodporne. Rosną bardzo dobrze i w doniczkach, i w gruncie. No, polecam ogólnie. Jak ktoś chce zacząć przygodę z kaktusami mrozoodpornymi, to jest dobry pomysł, żeby poszukać. Dość rzadka hybrydka Josephine. Charakterystyczne różowe kwiaty. Przypuszczam, że to hybryda Echinocereusa Reichenbachii Balei z Triglyphiatusem Formo Inermis, ale mogę się mylić.
tak czy siak, no naprawdę, pokazowe kwiaty, które no, już trochę się zamykają. No i które już kiedyś pokazywałem. Ja w gruncie nie wiem, dlaczego mi nie chce on kwitnąć. Natomiast w doniczce kwitnie prawie co roku. Echinocereus trigliohiatus o numerze HK374. Rozkwit, fajnie. No nie wiem, no w gruncie na skalniaku w ogóle nie chce kwitnąć. Z ciekawych rzeczy zapylałem je między sobą i już mam sieweczki. No i może to wiadomo, to są hybrydy. To jest hybryda, więc różne takie kombinacje są ciekawe. Przejdźmy może na skalniak, zobaczymy co tam kwitnie. Na skalniaku kończy kwitnienie opuncja Rutilla arenaria z Teksasu, a za nią jest chyba w szale kwitnienia Escobaria snidi. Dam powiedzmy moją rękę dla pokazania wielkości. Taka jest mniej więcej wielkość, rozmiar kwiatów. No po prostu szał kwitnienia. Ok, przejdźmy, zobaczmy co dalej. Pierwszy raz zakwitła u mnie opuncja fragilis o numerze SB1423. No, muszę powiedzieć, że jak na opuncję fragilis są formy stanowiskowe, które mają ładniejsze kwiaty, ale warte jest to odnotowania. Zobaczcie, na ile ładniejsze są kwiaty opuncji fragilis o numerze MK1133 od opuncji tej wcześniejszej SB1423. No, te pręciki to po prostu są szołowe i no, fajny, symetryczny kwiat. No naprawdę, w porównaniu do tamtej? No okej, zobaczmy jeszcze jedną szałową opuncję. A przed wami opuncja fragilis, odmiana jej denudata, czyli taka ze zredukowanymi cierniami. Jeśli dobrze pamiętam, z Nebraski, sprawdzę, najwyżej dam w opisie. Żółte kwiaty, żółte pręciki. No, uczepiłem się tej SB1423, ale ta ma po prostu też szałowe kwiaty. Dajcie znać, czy taka forma filmów wam się podoba. No i dzięki za lajki i subskrypcje. No i do zobaczenia w następnym filmie.